Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Wiecie doskonale, że mój kanał zazwyczaj jest poświęcony piłce angielskiej i zapewniam Was, że na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy także w tych kierunkach będziemy zmierzać. Natomiast właśnie ostatnie dni dały mi do myślenia. Czesław Michniewicz został nowym trenerem APCHA Football Club i w związku z tym postanowiłem zebrać kilka informacji właśnie o nowym klubie byłego selekcjonera reprezentacji Polski i w tym filmie porozmawiamy sobie o tym, dlaczego to właśnie Michniewicz został nowym trenerem APCHA Football Club, dlaczego ten klub także wydaje się być ogólnie rzecz ujmując dobrą trampoliną właśnie dla byłego trenera między innymi Legii Warszawa. No i poza tym, jakie są plusy, jakie są minusy, zachęcam oczywiście do subskrypcji, a teraz ruszajmy na Bliski Wschód. Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, jakim zespołem jest APCHA Football Club. Otóż ta drużyna była 12 w ostatnim sezonie Ligi Saudyjskiej. To jest zespół, który miał 5 punktów przewagi nad strefą spadkową i co bardzo istotne, ogólnie rzecz ujmując, jest to raczej średniak, a raczej drużyna, która po prostu chce być właśnie takim średniakiem, żeby ani nie musieć za bardzo patrzeć w dół, oglądać się za siebie w kierunku utrzymania, ani też nie chce na razie myśleć o podboju jakichś górnych rejonów tabeli. To ma być po prostu środek właśnie tabeli Ligi Saudyjskiej i ogólnie rzecz ujmując, w takim kierunku ma to zmierzać. Czy potrzebny jest tam trener taki jak Czesław Michniewicz? Jak najbardziej tak. W przeciągu ostatniego roku drużyna APCHA Football Club miała 3 trenerów. Wiadomo, że to może się wydawać naprawdę dużą liczbą i faktycznie taką jest. No ale z drugiej strony ogólnie rzecz ujmując, patrząc na Ligę Saudyjską, patrząc na całe środowisko, patrząc na to, jak ten akurat zespół, czyli właśnie APCHA jest postrzegany w tym akurat kraju, to jest drużyna, która naprawdę jest uznawana za jedną z lepiej zarządzanych. I właśnie tam trafia Czesław Michniewicz, który jest trenerem stricte defensywnym. Czy to się tam sprawdzi? Okazuje się, że tak, że APCHA akurat pod tym kątem także dokonuje rozsądnego wyboru. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo jedynie 2 zespoły straciły więcej bramek od tego zespołu, który jest powszechnie nazywany przywódcami czy zdobywcami południa ze względu na położenie geograficzne właśnie miasta APCHA, które jest na południu Arabii Saudyjskiej. Ale wracając do tematu, tylko 2 drużyny straciły więcej bramek właśnie od drużyny APCHA i to oczywiście były zespoły, które spadły z Ligi Arabskiej. Co więcej, w tym sezonie liga ta jest poszerzana, w związku z czym w przyszłej kampanii ligowej spadną już 3 zespoły i APCHA właśnie tego chce uniknąć. Czy to zrobi z Czesławem Michniewiczem, tego nie wiem, natomiast jak najbardziej ten trener akurat jest tam lubiany, poważany. No i właśnie, dlaczego tak jest i dlaczego akurat to jest dobry kierunek dla Czesława Michniewicza. A dlaczego ten ruch dla samego Michniewicza ma jakieś plusy? No właśnie, tutaj to jest jeszcze bardziej rozległy temat, bo uważam, że to jest trener, który może się to nam podobać czy nie, natomiast na warunki polskiej piłki przeszedł grę. Patrząc na marzenia, które może mieć jakikolwiek młody polski szkoleniowiec, który załóżmy, że właśnie ukończył kurs UEFA-C czy UEFA-B i zaczyna swoją przygodę z trenerką, jak najbardziej chciałbyś być kimś takim, kto zdobywa Mistrzostwo Polski, kto pracuje w Ekstraklasie, kto finalnie zostaje selekcjonerem reprezentacji Polski i osiąga z nią sukces. Czesław Michniewicz osiągnął największy sukces w reprezentacji Polski od kilkudziesięciu lat, no bo patrząc pod kątem sportowym, po pierwsze wygrał on Mistrzostwo z Legią, a potem został selekcjonerem, który awansował na mundial w niełatwych okolicznościach. Dodatkowo na mundialu wyszedł z grupy. Wiadomo, że kwestie pozasportowe są także bardzo istotne, natomiast tak jak mówiłem pod kątem właśnie Ligi Saudyjskiej, liczy się CV i jak najbardziej w CV ma to, że pokonał między innymi Arabię Saudyjską Czesław Michniewicz, to, że na mundialu w Katarze także zabłysnął, więc ten rynek Bliskiego Wschodu jak najbardziej jest mu znany. Wiadomo, że od kilku miesięcy łączony był między innymi z klubami azjatyckimi, między innymi ze szkockim Aberdeen, co także byłoby bardzo ciekawym kierunkiem. Natomiast finalnie postanowił on dołączyć do APCHA. Dlaczego? Dlatego, bo Liga Arabska w tym momencie rośnie w siłę. Na przestrzeni kilku kolejnych dni także pojawi się na moim kanale film właśnie o Lidze Arabskiej. Dlaczego w ostatnich tygodniach czy w ostatnich miesiącach po prostu nagle włączył się tam tryb turbo, gdy mówimy o transferach, gdy mówimy o osiąganiu wszystkich właśnie poważnych nazwisk z europejskiej piłki. I wiadomo, że być może Czesław Michniewicz nie jest takim mainstreamowym gościem. Natomiast patrząc na przykład na słowa Mateusza Łajczaka, czyli także trenera, który pracuje aktualnie w APCHA jako trener drużyny U19. Wcześniej był on analitykiem między innymi w reprezentacji Polski za czasów Jerzego Pręczka i prowadził on APCHA w 2 meczach tego zespołu w tym sezonie, kiedy trzeba było po prostu jakiegokolwiek tymczasowego trenera. Te 2 mecze oczywiście Łajczak wygrał. Natomiast on mówił tam jedną bardzo istotną rzecz, o ile się nie mylę, na łamach serwisu Weszło, także polecam Wam tę rozmowę. Łajczak odnosił się do swojej pracy właśnie za kadencji Jerzego Pręczka w reprezentacji Polski jako analityk
i mówił, że kiedy piłkarze usłyszeli, że miał okazję pracować między innymi z Robertem Lewandowskim, momentalnie miał on gigantyczny wręcz autorytet. I to jest coś, co z całym szacunkiem do Łajczaka także przemawia na korzyść Czesława Michniewicza, no bo Łajczak nie ma aż takiego doświadczenia jako asystent czy członek sztabu Jerzego Brzęczka w porównaniu do Czesława Michniewicza, który był selekcjonerem, który naprawdę właśnie tym doświadczeniem gigantycznym wręcz dysponuje i to jest także coś, co może się nam podobać. A co do samej postaci Czesia, no to wiadomo, że na polskim podwórku raczej aktualnie po aferze premiowej i po wszelkiego rodzaju aferach pozasportowych jak najbardziej nie ma już miejsca, to jest postać bardzo, ale to bardzo kontrowersyjna. No to właśnie na przestrzeni tych kilku ostatnich miesięcy mimo wszystko dał się on poznać jako ktoś taki, kto się wypromował przez mundial i uważam, że tutaj akurat ten kierunek może być idealny, żeby iść dalej, żeby to była po prostu trampolina w kierunku dalszego rozwoju. Idealnym przykładem tego jest między innymi Maciej Skorża, który pracował także na Bliskim Wschodzie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jeszcze kilka lat temu. Wiadomo, że w międzyczasie wrócił do Lecha Poznań, a teraz podbija świat będąc w Japonii. Zdobył tam między innymi Azjatycką Ligę Mistrzów, czy też azjatycki odpowiednik Ligi Mistrzów i będzie mógł się mierzyć z Pepem Guardiolą w klubowych mistrzostwach świata. Wiadomo, że jeszcze zobaczymy, czy akurat do tego starcia dojdzie, natomiast fakty są takie, że gdyby nie taka praca właśnie wcześniej, na tym akurat rynku, no to zwyczajnie Skorży by nie było dzisiaj w Japonii. I uważam, że pod tym kątem Czesław Michniewicz zawsze był takim trenerem, który może się fajnie wybić w jakimkolwiek kraju poza Polską. To znaczy, że jest to po pierwsze fachowiec, że jest to naprawdę świetny taktyk, że jest to strateg. No i tutaj akurat Liga Arabska. Aktualnie wiadomo, że poziomowo to jest mniej więcej gdzieś Serie C, patrząc na rankingi, które prowadzą właśnie daną moc czy siłę określonej ligi. Natomiast Serie C na pewno nie ma takiej medialności. No bo pytanie, czy Serie C jest transmitowana w TVP Sport? Odpowiedź brzmi nie, a jak najbardziej Liga Arabska jest tam transmitowana, zatem po pierwsze możliwość trampoliny, po drugie wejście na taką unikalną wręcz karuzelę trenerską na Bliskim Wschodzie, bo zwróćcie uwagę na to, jak świetnie odnajduje się w tym między innymi Paulo Sousa, czyli także były selekcjoner reprezentacji Polski. Wiadomo, że mówimy o nieco innym formacie, natomiast prawda jest taka, że to też nie jest trener, który w którymś z klubów robił jakieś niesamowite wyniki. Natomiast zwrócił uwagę, że zrobił średni wynik w reprezentacji Polski, wzięło go Flamengo, czyli absolutny gigant. Później we Flamengo się odbił, wzięła go Salernitana. Teraz w Salernitanie wykręca naprawdę dobre wyniki i okazuje się, że zainteresowany jest zdaniem włoskich mediów Napoli czy Juventus. I to są naprawdę gigantyczne firmy. Wiadomo, że raczej w przypadku Czesława Michniewicza tak nie będzie. Natomiast Maciej Skorża jest właśnie idealnym poprzednikiem, kimś, kto przetarł szlak, żeby właśnie się na nim wzorować. No i poza tym, po pierwsze, bariera językowa, która moim zdaniem w przypadku Czesława Michniewicza może być akurat całkiem przydatna, bo on lubi się z kimś pokłócić, a to sprawi, że jednak mimo wszystko się z kimś nie pokłóci. Po drugie, troszkę odpocznie od tego klimatu w Polsce, który wokół niego naprawdę w ostatnich tygodniach bardzo mocno się zaognił. Po trzecie, także jest to okazja po prostu do fajnego zarobku i tak jak mówiłem, wypromowania się, odpoczynku, złapania troszkę dystansu, a po czwarte też to, o czym mówił Maciej Skorża, między innymi kiedy był w Lechu Poznań już podczas tej swojej drugiej kadencji, tej późniejszej, no to taka praca zwyczajnie otwiera Ci oczy na nieco inne kierunki i to jest także coś, co warto podkreślić. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym temacie. Ja osobiście jestem wielkim fanem Czesława Michniewicza i dlatego też nagrywam ten film. Wiem, że on troszkę odbiega od innych materiałów właśnie na moim kanale, natomiast mam nadzieję, że Wam się podobał i serdecznie życzę każdemu, zwłaszcza Michniewiczowi, żeby zwyczajnie to się udało, żeby tutaj jak najbardziej odniósł on sukces, tym bardziej, że Liga Arabska rośnie w siłę, no bo właśnie niedługo może przyjdą kolejni zawodnicy, niedługo także może się pojawić Steven Gerrard, czyli także mocne nazwisko na ławce trenerskiej i to jest coś, co zwyczajnie sprawia, że trzeba się tym jarać. Zobaczymy, jak pójdzie Czesiowi Michniewiczowi. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie Wy macie predykcje. Trzymajcie się i do zobaczenia. Siemano.